Mam na imię Ola, jestem instruktorem Pilates, instruktorem jogi. Dzisiaj zaproszę Cię na trening Pilates, gdzie będziemy przede wszystkim wzmacniać mięśnie grzbietu. Zaczynamy od pozycji w leżeniu na plecach. Nogi zgięte w kolanach, leżysz wygodnie. Wyczuj, jak łopatki przylegają do maty. Postaraj się nie zaokrąglać pleców, nie rotować barków do środka, tylko trzymać kontakt z matą. Ręce wzdłuż ciała i zaczniemy od delikatnego kołysania miednicą w przód i w tył, tak ażeby poszukać neutralnego ustawienia, prawidłowego do ćwiczeń. Czyli wykonując ten ruch przodoprzechylania, jesteś w stanie włożyć dłoń pod plecy, a przynajmniej do połowy dłoń, tyłoprzechylenia tej dłoni nie zmieścisz. Spróbuj zatrzymać się po środku i również teraz zaczynamy przechylać miednicę w prawo i w lewo, raz na prawą część kości krzyżowej, raz na lewą. Z tyłu na kolec biodrowy, tylny prawy, lewy. Próbujemy znaleźć znowu środkowe ułożenie. Odczuj. I teraz zatrzymując się, połącz te ruchy do przodoprzechylenia, do lewego kolca, do tyłu przechylenia, do prawego kolca biodrowego i znowu. Takie kółeczko w jedną stronę, kością krzyżową, miednicą, dnem miednicy. I w drugą stronę, na luzie, oczywiście wszystko spokojnie, oddychając, wdech nosem, wydech gardłem. I spróbuj znowu zatrzymać się w środku, jak potrzebujesz jeszcze raz przód, prawo, lewo, przód, tył, zatrzymaj się w środku. Skup uwagę na oddechu, wdech do klatki piersiowej, do tyłu pleców, też możesz sobie położyć dłonie w tył, w dole pleców, żeby odczuć, że ten oddech tam wpływa, co się dzieje pod Twoimi dłońmi, że mięśnie podczas wdechu wykonują też pracę, rozciągają się, kiedy nabierasz powietrza, przepona się obniża, kiedy wydychasz, powietrze przepona się unosi. Wdech, jest to zwiększenie nieco objętości i wydech, jest to zmniejszenie objętości. Poczuj, jak powietrze wpływa do tyłu pleców, do mięśni wzdłuż kręgosłupa. Poczuj, jak zachowuje się mięsień poprzeczny brzucha. Jak odczuwasz dno miednicy. I wydech. Mam nadzieję, że udało Ci się wyczuć pracę mięśni z tyłu. I teraz już spokojnie oddychając, starając się delikatnie uaktywnić dno miednicy, delikatnie uaktywnić mięsień poprzeczny brzucha. Wykonujesz ten ruch tak, jakbyś chciał zessać chusteczkę od dołu i też również owinąć się tak wokół kręgosłupa, tym mięsień poprzeczny, on tak się nam tutaj nas tak trzyma. I na wydechu przechylasz miednicę i kręg po kręgu równo unosisz biodra do góry, aż utworzysz jedną linię do wysokości, zapięcia stanika do łopatek. I kręg po kręgu starasz się segment po segmencie, koralik po koraliku odłożyć kręgosłup płynnym ruchem. Tak, żeby nie iść w taką deskę, tylko płynnym ruchem uruchomić tutaj, spowodować lepszą ruchomość, rozciągliwość mięśni wzdłuż grzbietu. Z kontrolą wychodzisz do góry, wydech, robisz wdech. Zwróć uwagę, żeby to nie była ta pozycja, tylko pozycja, kiedy troszkę kontaktujesz swoje żebra z miednicą, masz ten stabilny gorset, staraj się kręg po kręgu wolno opuszczać w dół. Kolana nie rozchodzą się na zewnątrz do środka, tylko stopy mają trzy punkty podporu do góry i kręg po kręgu z kontrolą odkładasz kręgosłup w dół. Jeszcze dwa razy, wykonaj takich sześć powtórzeń. Kręg po kręgu w dół. Jeszcze jeden raz. I kręg po kręgu w dół. I teraz kolano z prawe, lewe zegnij. Wyczuję kręgosłup przylega do maty teraz. Możesz się pobujać w prawo, w lewo.
Następnie zatrzymaj się po środku. Mocny grzbiet to również mocne mięśnie brzucha, więc tutaj ich też nie może w tym treningu zabraknąć. Na wydechu kontakt głowa, kolana, na wdechu odłóż. Możesz przyłożyć dłonie z tyłu na potylicę. Wydech i wdech. I wydech. I wdech. Jak Ci jest łatwiej, to zegnij łokcie w kierunku do głowy. Zobacz, zaobserwuj, czy ten ruch, czy taki jest dla Ciebie wygodniejszy w wykonaniu. Zwróć uwagę, jak układa się klatka piersiowa, żebra, tutaj mostek, co się dzieje, kiedy wychodzisz do schłonu, do góry i odkładasz. I wydech, kulisz się i wdech, odkładasz. Wykonaj 10-12 powtórzeń, z tym, że po 5 spróbuj również zacząć delikatnie unosić kość krzyżową, żeby ten ruch był i od góry, i od dołu. Sterowanie od góry tutaj i od dołu. I wydech. I wdech. I 4, 3, 2. Ostatni raz. Zostań z tyłu głowa, kolana. Czoło, kolano, jeżeli do rady. I odłóż. Zwracamy do shoulder bridge, inny wariant. Miednica, możesz nią po kilka pobujać. Stopy na szerokość bioder, całe powierzchnie stóp przylegają i kręg po kręgu unosisz bioderka do góry. Będąc teraz w górze, delikatnie opuść prawy kolec biodrowy, rozluźnij prawy pośladek udo i z powrotem unieś ten kolec biodrowy w równej linii. Delikatnie opuść miednicę na jeden bok, teraz na lewy i z powrotem wróć. Opuść i wróć. Opuść i wróć. Twoim zadaniem będzie zatrzymać się po środku. Możesz położyć dłonie na kolcach biodrowych, palce na kości łunowej, zatrzymać się w środku. Zatrzymać się w środku, starać się uaktywnić dno miednicy delikatnie, owinąć wnętrznościami wokół kręgosłupa. Pośladki oczywiście też będą pracować, ale staramy się tutaj też utrzymać kontrolę mięśniem wielodzielnym, mięśniami w dole pleców. Teraz w tej pozycji unieś ręce do góry i zacznij wykonywać delikatne takie ruchy. Troszkę takie jak w setce, starając się utrzymać równowagę. Zwróć uwagę, jak trzymasz tą miednicę, czy jest tam czas zachowane to ustawienie, które neutralne. Możesz policzyć do 10, oddychaj cały czas, a następnie kręg po kręgu odłóż, kręg po kręgu odłóż. Raz jeszcze wyjdź do góry. Trzymaj równo bioderka, unieś w górę prawe kolanko. Odłóż, trzymaj równo miednicę. To, co przed chwilką, do czego przed chwilką dążyliśmy, to teraz staramy się utrzymać. I odłóż. Trzymasz się równo na obydwu łopatkach, dłonie w matę, stopa lewa w matę. Utrzymuje kontrolę, jedna noga, masz 3 punkty podporu, ale cały czas starasz się utrzymać równowagę, nie wyjść z pozycji. Wykonaj 10 powtórzeń, po 5 na każdym ze stron. Bez opuszczania bioder, że bez opuszczania, jak czujesz, że nie dasz rady, to zrób mniej, ale zrób dokładnie. I kręg po kręgu, zakończ ćwiczenie, opuść kolana na prawo, powolutku opuść kolana na lewo, ramiona w bok, prawa, lewa głowa może iść odwrotnie. Zatrzymujemy się w środku, unieś prawe kolano, unieś lewe, spleć dłonie z tyłu na potylicy. Wychodząc teraz w górę, chcesz zdążyć do kontaktu łokieć kolano po jednej stronie i wracasz. I to samo na drugą. I na drugą. Przechylasz się delikatnie, balansujesz tutaj. Jesteś jakby na krawędzi, na takiej kołysce bocznej. Spróbuj również sterować i górą, i dołem, czyli troszkę zacząć pracę od podwinięcia kości i równocześnie od góry i od podwinięcia kości, obonowie troszkę uniesienia
bioderek i raz z prawa, teraz i raz z lewa. Czyli teraz już nie odkładasz głowy, próbujesz zbalansować raz w prawo, raz w lewo. Utrzymujesz również mięśniami brzucha, przede wszystkim tutaj bokami tułowia. Prawa, lewa i 4, 3, 2 i wyjdź z pozycji, przytul kolana do klatki piersiowej, wykonaj krążenia na kości krzyżowej, rysując takie kółeczko kością krzyżową, masując ją. Następnie odłóż nogi, stopy płasko na matę szołdowicz. Kolejny wariant, unosisz do góry bioderka. Trzymasz się stabilnie, angażujesz grzbiet, angażujesz mięsień poprzeczny, trzymasz równo biodra. I z wydechem unosisz prawe kolano. Kolano stawiodrowe opuszczasz i do góry wydech, wdech i wydech, i wydech, równo bioderka. 6 powtórzeń. 3. Równo biodra. Nie opadają. 2. Odkładamy kręg po kręgu. Odkładamy kręgosłup i wolno do góry. Z kontrolą. Z utrzymaniem równym bioder. Lewa noga. Opuszczasz. Hop. Unosisz. Opuszczasz. Unosisz. Opuszczasz, unosisz i 3, 2, jeszcze jeden raz i kręg po kręgu opuszczasz. Przytul kolana do klatki piersiowej, poprzez kołyskę przejdź do siadu. Jeszcze raz przekołyszamy się na łopatki. Hop, rolling like a bull. Wydech. I wdech z utrzymaniem równowagi. Wydech. Wdech. Może być tu wdech, może to być wydech, jak Ci będzie wygodniej. Plecki są zaokrąglone. Możesz się chwycić za swoje kostki. I wyjdź do pozycji, kiedy siedzisz. Przenieś pośladki na zewnątrz do tyłu. Nogi proste. Chcesz się stopami odepchnąć. Tak jakby tutaj z przodu była ściana. Możesz się autentycznie ustawić do ściany. Wypchnij, rozluźnij. Wypchnij, popchnij, wyprostuj nogi, zapręż rzepki kolanowe. Rozciągnij tył uda. I rozluźnij. Wypchnij. I rozluźnij. Raz jeszcze. Wypchnij. I rozluźnij. Trzymaj nogi. I ciągniemy. Raz prawa, raz lewa. Wydech, tak jakbyście napinali cięci wyłuku. Wydech, wdech i wydech. Prawa, lewa. Zatrzymaj, połóż ręce przed siebie. Noga prawa zgięta, noga lewa prosta. Podeprzyj się, unosząc równe biodra do góry. Leg pull. Kolano patrzy się na wprost. Miednica nie może opaść, opuść w dół. Jak chcesz, to zatrzymaj centymetr nad matą do góry. Hop i opuść. I 5, 4. Całe powierzchnie mu nie przylegają. 3, 2. Jeszcze jeden raz. Opuść. Krzyżuj nogi, przejdź do pozycji psa z głową do dołu, literka V, noga prawa w tył, noga prawa w przód pomiędzy dłonie, dłoń lewa od środka, popchnij nogę prawą, lewą w tył, otwórz wdech i wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech i wydech. Teraz nogę prawą nieco wysuń do przodu, możesz pięty popchnąć i przejdź do, opadasz delikatnie skłon i z powrotem hop i skłon
I zginasz delikatnie i prostujesz, pchając nieco pośladki do tyłu. Zginasz, prostujesz i utrzymaj chwileczkę paluszki stóp na ściągnij dla siebie. Poczuj rozciąganie taśmy grupy mięśni kulszowo-goleniowych. A następnie wyjdź z pozycji. Możesz poprzez przejście przez skłon, druga strona, noga prawa zgięta, lewa prosta i leg pull na drugą stronę, równo bioderka, utrzymujesz kontrolę, wydech i wdech. Nie odginaj głowy w ten sposób, staraj się mieć szyję neutralną, wydech, trzy, dwa, ostatni raz, równo biodra i opuść, skrzyżuj, przejdź psa z głową w dół z wyciągnięciem nogi i stopa lewa do przodu między dłonie, dłoń prawa od wewnątrz, wdech i wydech i wdech i wydech. Wdech i wydech, odłóż kolano, tę nogę z przodu możesz nieco wysunąć, hop, i zginasz, można się oprzeć na opuszkach palców, prostujesz i zginasz, cztery razy i za ostatnim razem zostań na nodze prostej, delikatnie pogłębiamy z wydechem pozycję. Opadając tułowiem, naciągając palce stopy na siebie, wyjdź z pozycji wychodząc już przez siat skrzyżny, jak tam dowolnie będzie wygodnie. Teraz ten wariant trudniejszy, obydwie nóżki proste. Idziemy równo w górę, wydech i wdech. Można zatrzymywać nad matą, będzie to utrudnienie. Wydech i wdech. I pięć, cztery. Utrzymuj kontrolę, czyli nie robisz tak, nie można tak, tylko staramy się utrzymać miednicę neutralną, zaangażować te struktury wokół miednicy, wokół kręgosłupa w dole. Dwa. Ostatni raz. Wyjdź z pozycji. Usiądź proszę w siadzie. Kiedy masz stopy złączone razem, siedzisz prosto na środku guzów kulszowych, chwyć za swoje łokcie i twist, spine twist. Wydech i wdech. Wydech i wdech. I wydech. I wdech. Wydech. I wdech. I przechodzimy sobie teraz do pozycji kociego grzbietu. Plecy okrągłe, plecy wklęsłe. Plecy okrągłe, plecy wklęsłe. Jeżeli czujesz, że bardziej potrzebujesz skupienia na dole pleców, to możesz delikatnie na opuszkach palców przenieść ciężar ciała do tyłu, zaokrąglić te plecki i zrobić plecy wklęsłe. Przenieść delikatnie ciężar ciała do tyłu, uwypuklić dolne plecy i wykonać pozycję odwrotną, wyprost i zgięcie, jeżeli chcesz się skupić na dole pleców. Zatrzymujemy się neutralnie, w pozycji neutralnej. I teraz kolejne ćwiczenie. W nim pokażę Ci dwa warianty. Jeden będzie trudniejszy, drugi będzie łatwiejszy. Jak masz słabe ręce, nie czujesz kontroli, to będzie lepiej oczywiście wykonać ten wariant bardziej podstawowy. Z tej pozycji wysuń z ciała nogę, jeżeli jesteś obojętnie która strona, ja to wysuwam lewą. Obróć nogę pod udzie prawe do tyłu delikatnie i unieś się w tej pozycji, zostań w takim ustawieniu na chwileczkę, zobacz jak się czujesz. Staramy się tutaj mieć biodra na wprost, kolano Ci nie może boleć, ewentualnie coś sobie podłóż pod kolano, tutaj się nie zapadamy, łokieć jest lekko zgięty, bark nam nie wychodzi do środka, głowa jako przedłużenie reszty kręgosłupa i teraz jeżeli chcesz wyjdź do
deski albo taki, albo w ten sposób. Jeżeli będzie Ci trudno w tej pozycji, a może tak być, to zachęcam Cię na początku do tego wariantu, kiedy tutaj czujesz już, że pracują mięśnie i w dole pleców, czworobocznej lędźwi i tutaj mięsień poprzeczny jako kontroler, taki stabilizator dla naszego kręgosłupa i tylko możesz się unosić, opuszczać, unosić i opuszczać, bądź też dodać ruch skrętu. Dla osób ćwiczących trudniejszy wariant. Hop. Do góry. I w dół. Do góry. 5 powtórzeń. I w dół. Do góry. I w dół. I jeszcze 5 powtórzeń ze skrętem. I również ze skrętem w biodra. Hop. Z takim nurkowaniem. Wdech. I wydech. Wdech. Jeszcze jeden raz. Wydech. Wyjdź z pozycji. Przejdź do siadu. Skręć na jedną ze stron. Rozciągnij grzbiet i klatkę piersiową, siadając pośladkami na piętach, sięgając łukiem na stronę lewą. Kierując oddech znowu w tył pleców, poczuj, jak tam skóra się pracuje, skórę, jak mięśnie się wydłużają. Na to samo, na drugą stronę, wdech i wydech. Starając się podczas wydechu siąść głębiej na swoich pośladkach, wejść może troszkę w większy łuk na drugą stronę. Z pozycji to samo powtórzymy sobie na stronę, na drugą stronę, czyli teraz, jeżeli poprzednio lewa noga, to teraz prawa, podwójnie idzie w tył. Chwilkę utrzymaj się w pozycji. Zwróć uwagę, żeby cała dłoń przylegała, łokieć jest lekko zgięty. Jak zachowuje się bark, on nie może być tak. Pamiętaj, że za chwilkę możesz wykonać ten trudniej, łatwiejszy wariant, czyli ta pozycja też, znowu bark się nie zapada, tylko unoszenie pionowo i opuszczanie w dół z wyjściem i z opuszczeniem. No dobrze, no to wychodzimy sobie do deski bocznej i do liftu. Zwróć uwagę, żeby nie było za ślisko. Idziesz w górę, opuszczasz w dół i do góry, wydech i wdech i wydech. I wdech. 5 powtórzeń w tym wariancie. Możesz, jeżeli chcesz, oczywiście rękę utrzymać w linii z ciałem. I teraz z dodaniem rotacji. Również obkręcenie bioder. Hop. I hop. I 3. I 2. I jeszcze jeden raz. I wyjdź z pozycji. I już zostań w siadzie syrenki, kiedy pośladek, jeden głos kulszowy siedzi na macie, drugi na twoim pięcie, tego z tej samej nogi. Rozciągasz i do boku, i na drugą stronę. Obydwie strony symetrycznie. Tutaj jest większy łuk w tym ustawieniu, a tutaj mamy symetrię. Raz prawa. Raz lewa. To samo zrobimy na drugą stronę. Teraz siedzisz na przeciwnym pośladku, a drugi głos kulszowy siedzi na pięcie. Rozciągnij, wydech, wdech i wydech. Obydwa pośladki cały czas utrzymuj, proszę, na macie. Pociągnij, poczuj, jak zachowuje się skóra na żebrach, jak rozciągają się mięśnie. Teraz również możesz czuć z przodu, przy biodrach, z boku, z tyłu, w części lędźwiowej. I z ostatnim powtórzeniem przejdź do leżenia na brzuchu, połóż się na brzuchu.
Wydłuż prawą nogę z ciała, wydłuż lewą nogę z ciała. Prawa, lewa. Tutaj wyczuj, że kolce biodrowe przylegają. Równo stopy ułożone, grzbiety stóp na macie. Uaktywnimy mięsień poprzeczny brzucha, czyli chcemy delikatnie wytworzyć napięcie, tak jakbyś chciał wpuścić motyla pod pępek, żeby otworzył skrzydełka delikatnie. Napinamy, stabilizując kręgosłup w ten sposób. Staraj się napinać pośladków. Wykonamy sobie przygotowanie do swan dive. Ręce po bokach ciała, możesz chwycić za matę kółkami palców i starasz się unieść do góry, ale nie napinając pośladki, tylko wychodząc siłą mięśni grzbietu wzdłuż kręgosłupa. Cofnij barki w dół, popatrz na matę, możesz wyobrazić sobie, że z przodu idzie tutaj mróweczka, śledzisz wzrokiem mrówkę, unosząc brodę, mostek odrywając, zadzierając matę, wychodząc do góry, starając się mocno nie napinać pośladków, tylko pracować grzbietem i wracasz. I znowu. I wracasz. I wyjdź do góry. I wróć. Po kilku powtórzeniach, czterech, spróbuj wykonać wariant, kiedy ręce trzymasz zgięte, łokcie w dół, po bokach klatki piersiowej. Delikatnie unosisz się ciutkę wyżej. I wracasz. I wychodzisz w górę, łopatki zsuń w dół, użyj mięśni wzdłuż kręgosłupa do tego ćwiczenia. Pamiętaj, pod pępkiem jest motylek albo zimna kostka lodu. Wychodzisz do góry i wracasz. Wsłuchaj się w swój oddech, jak ci jest łatwiej wyjść w górę z wydechem, zrób to na wydechu. I wykonaj jeszcze w tej pozycji 3 powtórzenia, jak chcesz troszkę wyżej wyjść. 2. Jak oczywiście możesz, jest to dla ciebie wygodne, pamiętaj, jak boli, nie wolno wykonywać ćwiczenia. Ostatni raz. Słuchaj, jakbyś wynurzała się, wynurzał z wody. Wracasz i teraz sobie spróbujemy dodać do tego element, jeżeli chodzi o nasze kończyny dolne, też angażując mięśnie wielodzielne. Czworoboczne lędźwi, wydłużamy nogę z ciała, starając się cały czas utrzymać kolce biodrowe na macie, wydłużając też tutaj, tak jakby ktoś nas ciągnął za nogę, ale utrzymując to mięsie, napięcie w mięśniach brzucha i odkładając. I znowu wydłuż nogę. Znowu, jak potrzebujesz skontrolować, to połóż sobie ręce po bokach kręgosłupa tutaj. Po bokach krążków i kręgów. Wyczuj, jak się tam pojawia uwydatnie napięcie. Z wydechem staraj się tak samo równo przylegać prawą i lewą stroną ciała. Też możesz się ustabilizować, mając jedną stopę mocniej wciśniętą w matę. Dodamy sobie teraz to ćwiczenie do łabędzia, wychodząc do góry, wdech, wydech, odkładając, unosząc jedną z nóg. I znowu wdech. I wydech. I wdech. Kontroly. Pilates to kontrola ruchu, to płynność ruchu, to oddech. Staraj się o tym wszystkim pamiętać w trakcie wykonywania ćwiczeń. I do góry. Jak chcesz utrudnić, obydwie nogi unosząc w górę i odkładając, unosząc nogi, unosząc w górę, tak. Pamiętaj, żeby nie robić tak. I opuszczając, unosząc nogi. I do góry, wdech. I wydech. Jeszcze 3. 2. Ostatni. Podeprzyj się po bokach.
Zahacz się palcami stóp o matę i przejdź na swoje pięty. Tak jak czujesz, że wygodniej ci jest ułożyć grzbiety stóp na matę, to też możesz tak zrobić, kładąc ręce teraz po bokach, przyjmując kształt liścia, kształt pozycji dziecka. Spokojnie oddychając, będąc na jednej ze stron. Oddech kierując w tył pleców, czując jak oddech powoduje rozluźnienie mięśni na grzbiecie. Możesz po chwili się obrócić na drugą stronę. I powolutku przyjdź sobie do siadu. I jako zakończenie tej sekwencji proponuję wykonanie piły. Obydwa pośladki siedzą, jedna noga zgięta w kolanie. Poprzednio ćwiczyliśmy ruch spine stretch. Piła jest połączeniem spine stretch ze spine. Robiliśmy spine twist. Natomiast to ćwiczenie, które teraz wykonamy, jest połączeniem spine twistu ze spine stretchem, gdzie chcemy właśnie zaokrąglić, wykonać skręt ze skłonem z zaokrągleniem pleców. Wydłuż kręgosłup, urośnij do góry. Możesz pomyśleć, że tutaj chcesz ciągnąć czubkiem głowy do sufitu. Skręć, obydwa pośladki siedzą i skłoń się, popchnij plecy do tyłu. Mały palec lewej dłoni na zewnątrz małego palca prawej stopy. Raz, dwa, trzy. Wciągnij się z mięśni brzucha i powrót. I wydech. Raz, dwa, trzy. I wdech. I wydech. Raz, dwa, trzy. I wdech. I wydech. Zakończ lewą stronę. Zrób na drugą stronę. Pośladki równo siedzą. Wydłużasz się. Wykonujesz wdech. Z wydechem skręcasz i skłaniasz się, popychając plecy. Również kiedy wracasz do góry, to delikatnie użyj mięśni brzucha. I hop. I raz, dwa, trzy. I wciągnij w górę wdech i wydech. Raz. Dwa, trzy i wdech i wydech. Zakończ do góry wdech i spokojny wydech. Dziękuję serdecznie. Daj znać, jak Ci się podobały te ćwiczenia i życzę Ci miłego dnia. Do zobaczenia.